Po pierwsze, mieliśmy budżet przedłożony na 2015 rok i mówiono nam, że ten budżet jest świetny, że jest właściwie już ideałem i tak dużo w nim się dzieje. Okazuje się, że w tej chwili mamy zmianę tego budżetu i okazuje się, że to, co nam proponowano, było fikcją, bo okazuje się, że te inwestycje, które miały być realizowane, są w tej chwili zmieniane, jeśli chodzi o ich zawartość środków przeznaczonych na ten rok. Od 140 milionów następuje ta zmiana, czyli okazuje się, że jeżeli ten budżet miał być tak dobry i wszystko było przewidziane, to 140 milionów, które dzisiaj przeznacza się na w zasadzie realizację tych inwestycji, w ramach rozliczeń roku ubiegłego, powinny być przeznaczone na zmniejszenie długu. A nie tylko, że nie zmniejsza się długu, ale zwiększa się właśnie deficyt o 140 milionów po to, żeby kontynuować inwestycje. I teraz co się okazuje? Że w ramach tych zmian pompuje się dodatkowe pieniądze na rzecz tych wielkich inwestycji, a zwłaszcza trasy WZ. Prawdopodobnie dlatego, że nie tylko, że nie przewidziano niektórych robót, ale ponieważ ta inwestycja jest ciągle bardzo przeszacowana, to okazuje się, że po to, żeby zabezpieczyć interes tego wykonawcy, prawdopodobnie będzie płacił kary za niedotrzymanie terminów, bo w naszym przekonaniu te terminy nie zostaną dotrzymane. W związku z czym przekazuje się dodatkowe 24 miliony na te inwestycje. Ona będzie już dzisiaj na poziomie 766 milionów złotych. I dzięki temu nie działa się w interesie miasta, już pomijając to, że ta inwestycja w ogóle nie służyć będzie poprawie funkcjonalności komunikacji, ale jednocześnie jest to drenaż pieniędzy publicznych olbrzymiej skali. Pozostałe pieniądze przeznaczane na węzeł multimodalny, także ten wielki komunikacyjny, to są pieniądze, które w zasadzie powinny być już wykorzystane w roku ubiegłym. Nie zostało to uczynione. Pieniądze mają dopiero część wpłynąć w roku przyszłym 2016, a to wszystko oznacza, że niedotrzymane zostaną terminy na żadnych z tych inwestycji i grozi utrata pieniędzy unijnych w kolosalnych wartościach. Przypomnę, że na te wszystkie inwestycje komunikacyjne mamy otrzymać z Unii 600 ponad milionów złotych. Jeżeli nie dotrzymamy terminów, może duża część po prostu nam zniknąć. To świadectwo prowadzenia tych inwestycji w taki sposób, że mówi się, że jest świetnie, że terminy będą dotrzymane, że pieniędzy wystarcza, a teraz się okazuje, że ich brakuje i trzeba dosypać, świadczy o tym, że proponowano nam fikcję, a w tej chwili musimy za tę fikcję płacić, dosypując więcej pieniędzy. I to jest wielki mankament, a przede wszystkim świadectwo wielkich kombinacji finansowych na niekorzyść mieszkańców. Kiedy 3 miesiące temu procedowaliśmy budżet miasta i przedstawiliśmy pokrycie dla naszych poprawek budżetowych i mówiliśmy, że trzeba zrobić ważne zadania dla mieszkańców, małe zadania, chodniki. I pokazaliśmy, że trzeba zabrać pieniądze z ulicy Kilińskiego, z tego zadania inwestycyjnego. To mówiono nam, że jesteśmy niepoważni, nieodpowiedzialni i żadnym sposobem tego zadania nie można zmniejszać, bo to zadanie nie zostanie wykonane. Dzisiaj na Komisji Finansów okazało się, że pani prezydent zabiera 10 milionów z tego zadania. To chcieliśmy się zapytać zatem, można z tego zadania było zabrać już wtedy i dać na małe poprawki, czy też nie można? Wydaje się, że można, sama pani prezydent na to odpowiada, zabierając z tego zadania 10 milionów. Oceniamy, że takie zachowanie prezydenta wobec klubu Prawa i Sprawiedliwości jest zachowaniem niepoważnym i nieodpowiedzialnym. Nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. Raz, 2 miesiące temu mówi się, że nie można, a dzisiaj można wszystko zabrać. W związku z tym na pewno tego budżetu, tych zmian nie poprzemy. Będziemy o to pytali, dlaczego takie są działania. A poza tym, jeśli na takim zadaniu można zaoszczędzić 10 milionów, to zadajemy publicznie pytanie, pani prezydent. Ile jeszcze na zadaniach Zarządu Dróg i Transportu, ile set milionów na zadaniach Zarządu Dróg i Transportu da się jeszcze w tym mieście zaoszczędzić? Może tam trzeba przeprowadzić kontrolę generalną i sprawdzić te zadania, które są realizowane, po to, żeby pieniądze na ważne inwestycje dla miasta się znalazły. Ciekawą sprawą, którą poruszyliśmy w trakcie Komisji Finansów, jest poprawka do budżetu, która wskazuje na
przeznaczenie 500 tysięcy złotych na oznakowanie zmiany organizacji ruchu dotyczącej zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w związku z budową trasy WZ. Przypomnę, że ostatnią sesję mieliśmy 25 lutego i tam też procedowaliśmy poprawki do budżetu i tam nie znalazły się taki zapis. 3 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu. Dziś mamy bodajże prawie 3 tygodnie od wprowadzenia organizacji ruchu i potrzebujemy 500 tysięcy na jej wprowadzenie, więc działamy wstecznie. Więc naszym zdaniem jest to niezrozumiała polityka i niezrozumiały sposób procedowania zmian w mieście, bo następnym razem będziemy wprowadzać coś większego, większą inwestycję i będziemy dopiero później szukać środków na jej realizację. Przyjdźcie Państwo jeszcze jutro na posiedzenie Rady Miejskiej. Są jeszcze ciekawe tematy, oczywiście brama miasta, którą Klub Prawa i Sprawiedliwości, sprzedaż oczywiście działki, mam na myśli to, na którą my się z naszej strony nie godzimy i zadajemy tutaj przy tej okazji także wiele pytań, ale tak naprawdę w tym, to co powiedział Pan Prezydent Tomaszewski, w tym dokumencie, który nam przedstawiono, ten dokument przekracza pewną barierę. Można powiedzieć w języku lotniczym, że to jest przekroczona bariera dźwięku, ale można także inne bariery sobie wyobrazić. Takiego dokumentu jeszcze ani w poprzedniej, ani w tej kadencji od prezydenta miasta nie dostaliśmy. Jeżeli można dopytać, dlaczego PiS nie popiera sprzedaży bramy miasta? Mamy tam informację o wycenie, właściwie można powiedzieć opinii rzeczoznawcy, który wskazywał, że przy tym otoczeniu można tę bramę, ten teren, te działki sprzedać za przynajmniej 39 milionów złotych. Ta kwota była wpisana do uchwały Rady Miejskiej. Dzisiaj w punkcie startu proponuje się obniżenie sytuacji, kiedy mamy już plan miejscowy, kiedy mamy, można powiedzieć, większą gwarancję dla inwestorów, że nie będzie jego działania inwestycyjne, nie będą kwestionowane, chociażby w oparciu o studium zagospodarowania przestrzennego. Studium, przypomnę, tam wskazywało wysokość zabudowy do 35 metrów, dzisiaj się proponuje 64, a wtedy przy sprzedaży również proponowano 64, tylko że inwestorzy zgłaszali się, ale widząc tę sprzeczność wycofywali się. Dzisiaj mają pewność, a okazuje się, że na starcie dajemy już kwotę niższą i to jest działanie na niekorzyść miasta. Nie mówiąc o tym, że mamy tam konflikt. Konflikt dotyczący planu przestrzennego. Wiemy o tym, że jest spór z Robem Krierem, autorem dyspozycji urbanistycznej dla tamtego obszaru, który kwestionuje, przede wszystkim mówi, że zostały naruszone jego prawa autorskie, więc w tamtym terenie powinna być przede wszystkim uregulowana kwestia ta planistyczna i praw autorskich, a po drugie rzetelna ocena, ile tak naprawdę ma to kosztować, bo skoro poprzednio byli inwestorzy zainteresowani nawet kwotą 40 milionów i chcieli to robić, a potem wycofano się tylko ze względów właśnie tych uwarunkowań prawno-planistycznych, to w naszej ocenie tu jest działanie na niekorzyść miasta.